Czy Filipiny to raj? Tuż przed Bożym Narodzeniem 2011 roku przez Mindanao przetoczył się potężny tajfun. Wywołał on gigantyczną powódź. Pod osłoną nocy ginęli ludzie. Ginęli we własnych domach, w swoich łóżkach. Pamiętam, że o 12 w nocy znalazłam jakieś osamotnione dziecko, więc wzięłam je na ramiona. Miało pewnie 5 lat. Nie płakało. W tym czasie przyszła wielka fala. Myślałam, że umrę, że to ostatni dzień w moim życiu. Ale Bóg mnie ocalił. Dziecko, które znalazłam, zaczęło bardzo płakać. Deszcz coraz mocniej padał. Złapałam się dryfującego drewna i nawet nie zdążyłam się zorientować, kiedy znaleźliśmy się na otwartej wodzie. Myślałam, że nie dam rady, bo prąd był bardzo silny. Mocno trzymaliśmy się kłody. Dziecko coraz bardziej płakało. Czułam się coraz bardziej wyczerpana. Byłam jednak mocna, bo się modliłam. Dużo się modliłam. Dryfowaliśmy na oceanie przez prawie 13 godzin. Uratowała nas łódź rybacka. Sercańscy misjonarze rozpoczęli budowę wioski dla ofiar tajfunu. Udało się zbudować rodzinę, radość, poczucie bezpieczeństwa wspólnotę, wiarę. Szanowni Państwo, dzięki wysiłkowi tysięcy wspaniałych darczyńców w Opol na filipińskiej wyspie Mindanao powstała wioska Matki Bożej Miłosierdzia, przeznaczona dla rodzin ofiar tajfunu Sendong. Wybudowaliśmy w niej 600 domów oraz przedszkole. Nie wszystkie jednak rodziny, które zamieszkały w Opol, potrafiły podnieść się po dramacie tajfunu. W wybudowanej przez nas wiosce mieszkają dzieci, które zostały sierotami. Mieszkają też tam dzieci, które cierpią biedę z powodu bezrobocia czy uzależnień rodziców. Niektóre dzieci nie chodzą do przedszkola, choć jest ono darmowe. Zdarza się, że rodzice czy opiekunowie takich dzieci nie mają po prostu pieniędzy, aby dać im cokolwiek do zjedzenia, kupić zeszyt, ołówek czy podręcznik. Jeden z małych przedszkolaków o imieniu Dave, zapytany kiedyś przez polską wolontariuszkę pracującą w przedszkolu w Opol, co jadłeś dziś na śniadanie, odpowiedział w przejmujący sposób: zjadłem tylko kilka grudek soli. Szanowni Państwo, proszę, abyście ofiarowali dla najbiedniejszych przedszkolaków z Opol dobre monety, czyli resztę pieniędzy, która została Wam w portfelu po kończącej się właśnie podróży zagranicznej. Wierzę, że zainwestowanie ich w edukację małych Filipińczyków
jest bardzo dobrą decyzją. Wrzućcie proszę dobre monety do naszej puszki i dajcie szansę dzieciom z Opol na normalne życie. Pomóżcie, aby nie głodowały. Pomóżcie, aby mogły chodzić do przedszkola i na przykład poprzez naukę języka angielskiego otrzymały szansę na godne życie w dorosłości. Dziękuję za Waszą pomoc.